Ogólnie wam się podoba? Tak, na pewno. Bardzo fajnie. Okay. I można miło spędzić czas z kolegami i koleżankami. W kolejce do czego tutaj stoimy? Podobno do malowania twarzy, ale to nie ja się będę malować, tylko Chrześnica, która gdzieś tam uciekła. Co takiego fajnego dzisiaj się dzieje? Występy są fajne i różne właśnie takie rzeczy, gdzie można wygrywać nagrody. Fajnie jest, jest dużo konkursów, można coś wygrać i się pobawić po prostu. A jak pani myśli, takie inicjatywy jak te dzisiaj są potrzebne? Bardzo potrzebne, szanowny, jak najbardziej. Dzieci muszą mieć to ze sobą zrobić również, a tutaj jak widać super zabawa dla każdego. I z czego jeszcze będziecie korzystały dzisiaj? Gdzie zmierzacie teraz? Ze wszystkiego. Myślę, że uda nam się zaliczyć wszystkie atrakcje. Z których już korzystałyście tutaj? No, z labiryntu, z rzucania kółkami. Dzień wyjątkowy, bo Dzień Dziecka. Co przygotowaliście w tym dniu dla najmłodszych? Jak najbardziej wyjątkowy, zwłaszcza, że w tym roku jest to wędrujące podwórko, czyli chcieliśmy tak uczcić ten Dzień Dziecka, że będziemy świętować go przez cały miesiąc. I właśnie dzisiaj, 1 czerwca, jesteśmy tutaj na pasażu za Moksir. Przed chwilą odbył się wspaniały spektakl Miesiowy Przyjaciel. A jak widzicie państwo teraz, frekwencja ogromnie dopisała, zresztą pogoda również. Odbywają się różnego rodzaju animacje, zawody sportowe, jak i również w tej chwili trwa plener plastyczny, gdzie dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi malarze i namalować piękne obrazy. Widać po ludziach, że są spragnieni takich spotkań, takich imprez. Niektórzy nawet mówili, fajnie, że odbywają się w końcu Dni Chrzanowa. Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy, że są to Dni Chrzanowa. Rzeczywiście ludzie są stęsknieni za zabawą, za spotykaniem się ze sobą. Udało nam się, pogoda nam sprzyja, więc mogliśmy to zrobić tutaj w plenerze, dlatego więcej osób mogło skorzystać z tego dnia. Jest to pierwsza, ale nie ostatnia impreza. Jak już wspomniałam, będziemy świętować cały miesiąc. Cały program możecie zobaczyć państwo na stronach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wyszczególnione są dni, kiedy będziemy bawić się razem z dziećmi. Kolejna zabawa jest 3 czerwca, następna 5 i tak w każdą sobotę spotykamy się na różnych osiedlach, ponieważ wędrujące podwórko ma to na celu, że to my, jako Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, wychodzimy do dzieci. Nie każdy może się tutaj dzisiaj znaleźć przy Moksirze, więc postanowiliśmy, że to my w tym roku wyjdziemy i na każdym osiedlu przeprowadzimy takie właśnie wędrujące podwórko, czyli taki fantastyczny Dzień Dziecka. Czyli oczywiście zapraszamy. Zapraszamy wszystkie dzieciaki. Przychodźcie, piękna pogoda, dużo kolorowych balonów, dużo atrakcji, malowanie twarzy, zabawy, gry i zabawy i wiele, wiele fantastycznych rzeczy.